Gmina Lidzbark jako pierwsza w powiecie działdowskim rozpoczęła inwestycje zaplanowane w tegorocznym budżecie. Już zakończył się remont chodnika przy ulicy Wodnej oraz przebudowa chodnika łączącego ulicę Myśliwską z Jeleńską. Łączny koszt tych inwestycji to około 60 tysięcy złotych. Wraz z początkiem wiosny, z początkiem marca ruszyły inwestycje gminne, inwestycje drogowe. W naszym mieście modernizujemy m.in. chodniki przy ulicy Wodnej, przy ulicy Jeleńskiej, zaś na terenie gminy modernizacje obejmą miejscowość Dłutowo czy też miejscowość Cibórz. Zmierzająca już ku końcowi przebudowa drogi w Ciborzu to koszt 50 tysięcy złotych. W najbliższym czasie zaczną się również prace przy przebudowie chodnika w Starym Dłutowie. Koszt tej inwestycji to niespełna 80 tysięcy złotych.